Takie puste, dziwne, tak ma być, tak jest, co ma zostać. Tym się, bo właśnie to jest podążane. Natomiast tutaj macie takie półtory. Ma wystawę. Można podejść, wtedy naprawdę widać to lepiej. Coś takiego. Festiwal Papierów w Ośrodku Kultury Norwida odbywa się w tym roku po raz trzeci. W tym roku przygotowaliśmy dla uczestników i uczestniczek naszych zajęć, zajęcia z grafiki, zajęcia artystyczne, wystawy, wykłady eksperckie. Cała idea zaczęła się 3 lata temu, kiedy uruchomiliśmy w naszej instytucji zajęcia o charakterze papierniczym i graficznym. Okazało się, że jest wtedy duży potencjał w tym, aby iść dalej w kierunku rzemiosła, rękodzieła i działań artystycznych związanych z papierem, ponieważ duże grono osób jest zainteresowanych działaniami edukacyjnymi i związanymi z materią, jakim jest papier. W harmonogramie, w programie festiwalu znalazły się takie zajęcia jak warsztaty wycinanki, transfer anastatyczny, warsztaty introligatorskie, warsztaty czerpania papieru, cyjanotypia. Mamy także wystawę oraz wykład ekspercki dotyczący japońskiego papieru z Echizen, a także wydarzenia rodzinne i wydarzenia skierowane dla dzieci. Wycinanka to jest taka sztuka autentyczna, ludowa ukraińska. I właśnie jestem tutaj, żeby powiedzieć coś o Ukrainie i o wycinance. Wycinanka to jest taka sztuka, którą robimy z papieru. Właśnie papier jest bardzo ciepłym i bardzo plastycznym materiałem. I teraz na tych warsztatach wszyscy uczestnicy mają takie wzory wycinanek, które przygotowane przez mnie. Każda odebrała sobie to, co chce zrobić. I właśnie robimy takie osobiste, indywidualne wzory. Festiwal Papieru to nie tylko warsztaty, które są zaplanowane w tym wydarzeniu, ale także coś nas oczekałyśmy od stycznia i przez długie miesiące przygotowywałyśmy się do tego dzisiejszego dnia. Czyli wernisaż wystawy pod tytułem Co wiosną wisi w powietrzu. Wystawa, która była przygotowana przez 28 kobiet, które na co dzień spotykają się w 3 różnych pracowniach, które prowadzimy w Artzonie, czyli w miejskich kawciarkach, otwartej pracowni papieru i kółku graficznym. Kolejny koncert, Nowa Huta dlaczego nie, ale też kolejne spotkanie dobroczynne, bo jak zawsze są z nami wolontariusze Hospicjum Świętego Łazarza, a ten wiosenny koncert w tym naszym cyklu jest zawsze bardzo ważny. Koncert dla Pól Nadziei, akcji hospicyjnej pierwszego hospicjum w Polsce, która polega na tym, że jesienią, kiedy dni bardziej szare, sadzi się niepozorne żonkilowe cebulki i nie widać, gdzie zostały zasadzone, chyba że jakaś specjalna tabliczka jest obok. I nagle wiosną rozkwitają ze słońcem do słońca i po prostu tak zwyczajnie sobą nadzieję niosą. Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, w kim masz pokładać nadzieję. Chochoł taniec rozpoczął swój znów, jesienny chłód znów wieje.
różowych srebrników brzeg. Za twe dobra i ziemię kochane, lecz na ziemi po stokroć gorsze jest, tysięcy dusz sprzedane. Czy za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych? Już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani swoich dróg nie znają. Czy to może wszystko się śni, czy nowy film? 14 lutego 1953 roku ksiądz prymas Wyszyński powiedział znamienne słowa. Wszystko postawiłem na Maryję. Królowo Polski, ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. I aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń. Yeah.